Nie, nie, spokojnie, nie włączyliście jakiegoś archiwalnego filmu, ani ja się nie pomyliłem z publikacją. Tak, przedwczoraj wyszła oficjalna wersja Minecrafta 1.19 nazwana dziką aktualizacją, a wczoraj pojawiła się wersja beta na Bedrocku z nowymi rzeczami do tej nowej aktualizacji. Jeżeli wydaje wam się to wszystko jakieś takie dziwne, to chyba jest to wszystko w kanwie tej aktualizacji, która też według wielu jest trochę dziwna. No nic, moi drodzy, trochę rzeczy się nowych pojawiło, więc sobie dzisiaj może nie tyle, że je omówimy, ale po prostu sprawdzimy. A pełny przegląd, szczegółowy wszystkich rzeczy, pojawi się wtedy, kiedy pojawi się snapshot w wersji Java Edition. Nie da się ukryć, iż wydanie wersji beta dla Minecrafta 1.19 dzień po wydaniu pełnej aktualizacji 1.19 The World Update jest, delikatnie mówiąc, dziwne. Nie będę ukrywał, nie jestem żadnym programistą, nie znam się też na tworzeniu gier. Aczkolwiek z perspektywy zwykłego człowieka, konsumenta, czy też po prostu gracza, wydaje mi się to dosyć dziwne, że właśnie tak zostało to rozegrane. Może nie rozumiem tutaj pewnych rzeczy, ale nie można było tego dodać, tych rzeczy, które zostały zaimplementowane w tej wersji beta Bedrock Edition, troszeczkę wcześniej, tak żeby one mogły pojawić się już w pełnej wersji 1.19. Generalnie od bardzo dawna, jak otrzymywaliśmy jakiekolwiek snapshoty, były to tylko i wyłącznie snapshoty bugfixowe. Niestety nie zawierały one praktycznie żadnych nowości, a daję sobie uciąć paznokcie u lewej stopy, że rzecz tutaj wymyślona nie jest rzeczą świeżą. Od dawna najpewniej deweloperzy mieli to w planach, więc dlaczego nie mogli wydać tego kilka tygodni temu w jakimś snapshocie? No cóż, prawdopodobnie tego się zbyt szybko, o ile w ogóle, nie dowiemy. Dziennik zmian tej wersji Beta Bedrock Edition sugeruje, że głównie zmienia tutaj sporo aleja. Pewnie pamiętacie w przeglądzie albo w innych moich materiałach, w których wypowiadałem się na temat tego moba, iż dużo rzeczy miałem mu do zarzucenia. Uważam, że ten mob jest w wielu kwestiach nieprzemyślany i źle zaprojektowany. O ile dalej będę podtrzymywał swoje twierdzenie, iż brak możliwości zsynchronizowania aleja z konkretnym nodeblokiem jest tutaj błędem, tak, jedna z rzeczy, o których wspominałem, czyli brak możliwości powielenia czy jakiegokolwiek rozmnażania aleja, tutaj staje się w końcu to przeszłością, ponieważ można w końcu je, powiedzmy, rozmnażać. Szkoda, że dopiero teraz i przegląd, który wrzuciłem wam niedawno na kanał, w pewnym stopniu jest nieaktualny, ponieważ tam wprost powiedziałem, że aleja nie da się rozmnażać, a tu się okazuje, że wkrótce będzie się dało w pełnej wersji, więc no cóż, dzięki Mojang, ale nieważne. Moi drodzy, zanim przejdziemy do rozmnażania aleja, jest jeszcze jedna fajna rzecz. Sporo osób, w tym ja, chyba zapomnieliśmy, jak miał pierwotnie wyglądać alej zgodnie z zapowiedzią na Mineconie, kiedy usłyszał dźwięki, miał fajnie tańczyć. Nie zostało to zaimplementowane aż do teraz. Co prawda, alej w tamtym materiale tańczył do notebooków, a tutaj w Minecrafcie będzie tańczył do szafy grającej i płyt muzycznych, które dzięki niej są odtwarzane, więc zespawnujmy aleja i przy okazji zaznaczę, że moim zdaniem fajnie zostało tutaj to przetłumaczone, ponieważ oficjalnie alej nazywa się zwyczajnie alejem, a nie, tak jak wielu twierdziło, sojusznikiem. Więc zespawnujmy sobie kilka alejów, wrzućmy płytę muzyczną, niech będzie Otherside, i zobaczmy, jak one tańczą. Główki chodzą w prawo i w lewo i tak jak na tamtym materiale, mob się fajnie odwraca. Czy one są w ogóle ze sobą zsynchronizowane i wszystkie w tym samym czasie się odwracają, tutaj kręcą? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, ale zespawnujmy więcej tych alejów i zobaczmy, jaki będzie efekt końcowy. Tak, nie, nie wiem w sumie. Chyba niektóre tak, niektóre mogą być ze sobą zsynchronizowane, a niektóre nie, ale najprawdopodobniej każdy z nich w swoim tutaj czasie chce się odwrócić, obrócić. Fajnie, fajnie, że zostało to zaimplementowane. Mała pierdółka, a cieszy zdecydowanie. W ogóle zobaczmy, czy do takich płyt jak chociażby najnowsza płyta, która raczej zbyt muzyczna nie jest, czy do tych płyt również aleje będą się obracały i będą tańczyły. Tak, jak widzicie, albo inna najstraszniejsza płyta, już nie mówiąc o tej połamanej. Jak najbardziej, nieważne jaka płyta, do każdej alej będzie tańczył. Chyba nie odróżniają pozytywnej muzyki od tej niezbyt pozytywnej. No dobra.
dobrze, przejdźmy zatem do kwestii duplikowania aleja. Dobrze usłyszeliście, nie rozmnażania dwóch osobników, tylko aleje się duplikują, może nie na zasadzie szalkerów, ale na też nowej, moim zdaniem nie najgorszej zasadzie, aczkolwiek też mam tutaj małe ale. Niemniej jednak, na jakiej zasadzie działa duplikowanie? Jak widzicie, mamy tutaj kryształy ametystu i nie jest to przypadek, ponieważ jest to właśnie materiał, którym będziemy duplikować tego aleja. Do tego też za chwilkę przejdę. Zespełnujmy sobie tutaj kilka sztuk i włóżmy płytę muzyczną, bo to właśnie przy niej taki alej może się rozmnożyć, czy tam zduplikować. Dajemy takiemu alejowi, który tańczy, kryształ ametystu i ten, jak widzicie, niemalże natychmiast się duplikuje. Czy można to robić w nieskończoność? No nie, bo jak dam takiemu kolejnemu, czy to nowo powstałemu, czy temu poprzedniemu alejowi kryształ do ręki, no to ten oczywiście też nie będzie mógł się jeszcze rozmnożyć, ponieważ jest tutaj 2,5-minutowy cooldown na możliwość pojawienia się kolejnych, więc hipotetycznie z jednego możemy mieć dwa, potem po 2,5 minucie możemy mieć aż 4, no i tak w nieskończoność. Niby fajna rzecz, ponieważ, moi drodzy, dzięki temu możemy rozmnażać te aleje, no i najważniejsze, ametyst dostał kolejną tutaj fajną użyteczność. Będąc brutalnie szczerym, pomimo iż ametyst jest piekielnie zaniedbanym surowcem w grze, wolałbym, żebyśmy rozmnażali aleja czymś innym. Mam tutaj na myśli, moi drodzy, echo. Czy mnie porąbało? Może ktoś z was sobie pomyślał, echo? Przecież ametyst jest tak bardzo zaniedbany, echo jest ciężkie do zdobycia, musimy iść do miasta Deep Dark, żeby go zdobyć i tym mielibyśmy rozmnażać aleja? Tak, moi drodzy, echo aktualnie, zaryzykuję stwierdzenie, jest bezużytecznym przedmiotem, jest to coś dodanego na siłę tylko po to, by było. No nie oszukujmy się, na dobrą sprawę w miastach mogłyby od razu pojawiać się kompasy, ale żeby w jednej skrzynce nie można było zdobyć jednego kompasu, twórcy dodali właśnie to echo, żebyśmy co najmniej 3, 4, 5 skrzynek musieli odwiedzić i wtedy dopiero ten kompas sobie wykraftujemy. Aktualnie istnienie odłamków echa uważam jest naprawdę bezcelowe. Gdyby zostało to usunięte i Mojang wprowadziło generowanie się w skrzynkach tych kompasów, myślę, że wiele osób by tego nie zauważyło. A dodanie możliwości rozmnażania właśnie przy pomocy odłamków echa nie dość by nadało im kolejną fajną funkcjonalność, to i byłoby kolejnym dla niektórych ciekawym argumentem, żeby wybrać się częściej do miasta Deep Dark. Aktualnie wystarczy pójść na dobrą sprawę raz, zdobędziemy na pewno wystarczającą ilość odłamków, by wykraftować kompas, no i tak na dobrą sprawę już więcej nie ma sensu tam chodzić po ciekawe indywidualne przedmioty tylko i wyłącznie tam, ponieważ również przy tej jednej wizycie zdobędziemy na tyle dużo fragmentów płyty, żeby ją wykraftować, a więcej niż jedna płyta, nie oszukujmy się, raczej nikomu nie jest potrzebna. No i ewentualnie koksy, ale wiadomo, koksy zdobyć możemy też w innych strukturach. Więc taka prosta rzecz, a mogłaby nadać kolejnej fajnej, unikalnej użyteczności miastom Deep Dark, wobec których też mam troszeczkę, oczywiście, niestety, niezbyt pochlebnych, że tak powiem, opinii. No ale nic, to jest decyzja Mojangu, moi drodzy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach w tej wersji beta Bedrock Edition i czy wolelibyście, by alej był rozmnażany tak jak w tej wersji beta odłamkami ametystu, czy może odłamkami echa. Tak jak oczywiście ja tutaj to zaproponowałem. Dajcie koniecznie, moi drodzy, znać, bo jestem mega ciekaw, czy mój tok myślenia tutaj jest akurat sensowny, czy jednak wymyślam i raczej jest to jakieś niepotrzebne. Coś się tu chyba zbugowało, mam wrażenie. No nic. To jest Bedrock Edition, na ten temat niedługo też planuję nagrać materiał, ale spokojnie, oczywiście będą to głównie rzeczy, których nie lubię w wersji Bedrock Edition i które mnie niesamowicie denerwują, ale nie martwcie się, też pojawi się, że tak powiem, osobny materiał, całkiem odwrotny do tych rzeczy, które mnie wkurzają, czyli wymienię tam rzeczy, które lubię w wersji beta Bedrock Edition, w ogóle w Bedrocku. Dobrze, to tyle na dzisiaj, dzięki za to, że obejrzeliście ten materiał, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!